Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach od 28 do 30 czerwca 2022 roku w stolicy Hiszpanii, Madrycie, odbywał się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. To szczyt bez wątpienia historyczny, symboliczny, podczas którego Szwecja i Finlandia zostały zaproszone oficjalnie do NATO. Zostały podjęte bardzo istotne decyzje, jeśli chodzi o wzmocnienie tzw. flanki wschodniej sojuszu poprzez siedmiokrotną rozbudowę sił szybkiego reagowania. No i to wreszcie szczyt, podczas którego Rosja została określona jako państwo zagrażające bezpieczeństwu NATO. W tym roku Królestwo Hiszpanii obchodzi 40-lecie swojego przystąpienia do sojuszu i rzeczywiście tej symboliki podczas, trwają, podczas trwających obrad było bardzo, było bardzo dużo. To, co jest istotne, to kwestia reformy. Wspólnej obrony, i właściwie mamy do czynienia tutaj z jedną z największych reform od, czas, od czasu końca zimnej wojny. Kluczowa decyzja madryckiego szczytu to oficjalne zaproszenie Szwecji i Finlandii do sojuszu, która jak tylko przypomnę od 6 tygodni była blokowana przez Turcję. I te negocjacje były bardzo, bardzo intensywne. Natomiast 28 czerwca w późnych godzinach wieczornych ogłoszono jednak, że ministrowie spraw zagranicznych Turcji, Szwecji i Finlandii jednak podpisali wynegocjowane pod auspicjami sekretarza generalnego NATO dziesięciopunktowe porozumienie. W zamian za zobowiązanie do zaprzestania wsparcia dla, Kurdy, dla organizacji kurdyjskich, uznawanych zresztą przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone za terrorystyczne, Turcja zgodziła się poprzeć, poprzeć akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. Chodzi o to zobowiązanie do zaprzestania wspierania Partii Unii Demokratycznej, powszechnych jednostek ochrony, organizacji FETO i partii pracujących. Kurdystanu. To, co jest bardzo istotne, także to ogłoszenie 29 czerwca przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena wyraźnego wzmocnienia amerykańskiej obecności w Europie. Po pierwsze, Stany Zjednoczone mają ustanowić główną bazę dla V Korpusu Stanów, Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, mają skierować dodatkowe 5000 żołnierzy do Rumunii oraz zwiększyć liczebność oddziałów rotacyjnie stacjonujących w państwach bałtyckich. Ponadto Amerykanie mają skierować do Wielkiej Brytanii na stałe dwie eskadry samolotów F-35. Natomiast systemy obrony przeciwrakietowej, dodatkowe systemy obrony przeciwrakietowej mają trafić do Niemiec i Włoch. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma także, ma także wzmocnić, siły Ameryka... wzmocnić siły stacjonujące w Hiszpanii. Chodzi o zwiększenie liczby amerykańskich niszczycieli z czterech do 6. I tutaj warto także zauważyć, że te siły szybkiego reagowania na to mają być rozbudowane z 40 do aż 300 tysięcy żołnierzy. To jest bardzo istotny element. Zresztą te decyzje Amerykanów to część przyjętej 29 czerwca nowej koncepcji strategicznej NATO. Te koncepcje pozwolę sobie jeszcze. Jeszcze omówić, jeszcze do niej wrócić. Chodzi o właśnie tę ponad siedmiokrotną rozbudowę sił szybkiego reagowania, reagowania NATO. Warto zauważyć, że zresztą liczba amerykańskich żołnierzy obecnie stacjonujących w Europie wzrosła, wzrosła od, już o 20 tysięcy od, od 24 lutego 2022 roku, czyli od tej otwartej inwazji Rosji na. Na Ukrainę. I to, co warto podkreślić tutaj, to ten mocny wydźwięk, zarówno w deklaracji końcowej szczytu w Madrycie, jak i w nowej koncepcji strategicznej NATO, tego głównego przeciwnika, jakim jest Federacja. Rosyjska. I tutaj właściwie sojusz odchodzi od traktowania Rosji jako partnera. Odchodzi od tego ducha układu NATO-Rosja z 1997 roku. To warto absolutnie podkreślić. Jeżeli chodzi o deklarację końcową Szczytu Madryckiego, deklarację, która, która liczy łącznie 22 punkty, myślę, że warto. Tutaj podkreślić punkt piąty, gdzie możemy przeczytać i to będzie cytat. Federacja Rosyjska jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności na obszarze euroatlantyckim. Koniec cytatu. Tutaj warto dodać, że oprócz zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, zarówno w deklaracji końcowej, jak i w koncepcji strategicznej NATO, wśród tych zagrożeń współczesnych bardzo mocno wyeksponowana jest zagrożenie terroryzmem we wszystkich formach i przejawach tego, tego zjawiska. Ale także jest mowa o konkurencji ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. To bardzo też ciekawy, ciekawy zapis. W deklaracji końcowej w punkcie szóstym możemy przeczytać, cytuję: Mamy do czynienia z zagrożeniami cybernetycznymi, kosmicznymi hybrydowymi i innymi asymetrycznymi zagrożeniami oraz złośliwym wykorzystywaniem pojawiających się i przełomowych technologii. Mamy do czynienia z systemową konkurencją ze strony, ze strony tych, w tym, Chińskiej w tym Chińskiej Republiki Ludowej, którzy rzucają wyzwanie naszym interesom, bezpieczeństwu i wartościom, a, i wartościom oraz dążą do podważania ładu międzynarodowego opartego na Zasadach. Niestabilność poza naszymi granicami również przyczynia się do nielegalnej migracji i handlu ludźmi. Koniec cytatu. Widać tutaj tę rozbieżność w definiowaniu zagrożenia. Widać, że Federacja Rosyjska jest traktowana jako cytuje najważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników koniec cytatu natomiast chińska republika ludowa jest traktowana jako systemowa konkurencja która rzuca wyzwanie interesom bezpieczeństwu i wartościom także państw sojuszu północnoatlantyckiego oraz dąży do Kolejny cytat. Podważania ładu międzynarodowego opartego na zasadach. Można się zastanowić, na jakich zasadach. Oczywiście chodzi o te zasady, które dotychczas obowiązywały. I myślę, że. Cały ten wydźwięk tego dokumentu jest bardzo silnie podyktowany wydarzeniami bieżącego roku, podobnie jak te decyzje, które zresztą, które zresztą zapadły. Myślę, że warto przyjrzeć się samej, samej koncepcji strategicznej NATO, przyjętej w 2022 roku, I już, i już tutaj w punkcie 8 mamy powtórzenie tego, o czym mówiła deklaracja końcowa. Punkt 8 mówi o tym cytuję, że Federacja rosyjska stanowi najbardziej znaczące i bezpośrednie zagrożenie, że dąży ona do ustanowienia stref wpływów i bezpośredniej kontroli za pomocą przymusu, przewrotu, agresji i aneksji, że stosuje środki konwencjonalne, cybernetyczne i hybrydowe, no a jej, a jej agresywna postawa militarna, retoryka i udowodniona gotowość do użycia siły w celu realizacji celów politycznych Podważa międzynarodowy porządek oparty na zasadach, cokolwiek miałyby te zasady oznaczać. W... W tym zakresie też warto zauważyć, że punkt ósmy od, odwołuje się do modernizacji przez Rosję swoich sił nuklearnych, systemów przenoszenia i działań, działań także na dalekiej, na dalekiej północy. Chodzi oczywiście o kwestie m.in. Arktyki. Jeśli chodzi o kwestie Chin, bo myślę, że również warto tutaj zobaczyć, jak to, jak to w, tym, w tym kontekście wygląda, to punkt 13 mówi o ambicjach Chińskiej Republiki Ludowej i jej polityki przymusu, która stanowi wyzwanie dla interesów bezpieczeństwa i wartości państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, również jest mowa o prowadzonych. Operacjach hybrydowych, cybernetycznych, przez HRL, konfrontacyjnej retoryce, dezinformacji, które są wymierzone w sojuszników i mają szkodzić bezpieczeństwu i bezpieczeństwu sojuszy, sojuszu. Warto także zauważyć, że w punkcie 13 koncepcji strategicznej NATO mowa jest o pogłębiającym się partnerstwie strategicznym między Chińską Republiką Ludową a Federacją Rosyjską oraz ich wzmacniającymi się próbami podważania porządku międzynarodowego, które mają być sprzeczne z wartościami i interesami państw członkowskich NATO. Warto także zacytować fragment punktu 14, gdzie jest mowa o, o tym, że sojusz pozostaje otwarty na jak to określono, konstruktywne zaangażowanie w relacje z HRL, w tym budowanie takiej wzajemnej transparentności z myślą o zabezpieczeniu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa NATO. No i tutaj rzeczywiście, rzeczywiście jest zupełnie inne, zupełnie inny, pewien powiedziałbym, taki i inne rozłożenie akcentów między traktowaniem Chin a, a Rosji, i to rzeczywiście jest, jest bardzo przełomowe, że tak powiem, podejście. W dalszej części koncepcji strategicznej NATO możemy przeczytać, że NATO potwierdza wszystkie decyzje, które zostały podjęte na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku oraz wszystkie te późniejsze decyzje dotyczące Gruzji i Ukrainy. Chodzi oczywiście o kwestię członkostwa tych dwóch państw, chociaż warto zauważyć, że żadnych konkretów, jeśli chodzi o potencjalne członkostwo Gruzji czy Ukrainy, nie podjęto żadnych decyzji takich, no, które jasno zakreślałyby horyzont chociażby czasowy przystąpienia tych państw do NATO. Jeśli chodzi o. Powiedziałbym takie mapowanie obszarów istotnych z punktu widzenia strategicznego dla sojuszu. To wymieniono m.in. Bałkany Zachodnie, region Morza Czarnego, Indo-Pacyfik, Bliski Wschód, Afrykę Północną czy region, czy region Sahelu. Bardzo szerokie spojrzenie, trzymam ta koncepcja NATO 360 stopni i mapowania tych, tych wszystkich potencjalnych zagrożeń na, właściwie na całym świecie jest bardzo charakterystyczna również dla tego całego całego spojrzenia. Cała koncepcja strategiczna liczy 49 punktów i niewątpliwie tym, co jest, tak jak już powiedziałem, najistotniejsze i co zresztą nie jest żadnym jakimś wielkim zaskoczeniem, to jest przedstawienie Rosji jako największego zagrożenia. A teraz krótki mój poza zreferowaniem oczywiście tego, co się wydarzyło w Madrycie. Myślę, że warto pokusić się o krótki komentarz geopolityczny. Myślę, że z punktu widzenia samej Rosji nie jest to zaskoczeniem. Myślę, że zarówno zmiana retoryki w stosunku do układu z 1997 roku, jak i zaproszenie dla Finlandii i Szwecji nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. Myślę, że te decyzje są niezwykle korzystne z punktu widzenia Chin, ponieważ bardzo mocno angażują Sojusz Północnoatlantycki. W, na, zachodniej części, na zachodniej części kontynentu eurazjatyckiego, i to niewątpliwie pozwala wiązać spore siły, także amerykańskie, w Europie. Z punktu widzenia tego partnerstwa strategicznego rosyjsko-chińskiego, o którym zresztą tutaj stratezy sojuszu piszą w swoich dokumentach, no niewątpliwie Rosja wypełnia bardzo istotną rolę z punktu widzenia Pekinu, czyli wiąże strategiczne siły Sojuszu Północnoatlantyckiego i. I, spore część, I sporą część Stanów Zjednoczonych właśnie na tym Półwyspie Europejskim. Jak zresztą mawiał Mao tse i to niewątpliwie jest bardzo korzystne z punktu widzenia Chin. Tego typu działania, tego typu zwiększenie, zwiększenie sił NATO w Europie niewątpliwie przesuwa terytorium, czy przesuwa Polskę do czasów zimnej wojny, czyni z terytorium Rzeczypospolitej Polski, Polskiej główne miejsce sta potencjalnego starcia między Sojuszem Północnoatlantyckim a Federacją Rosyjską, czy też państwem związkowym Rosji a i Białorusi. Warto tutaj dodać, że od umowy NATO-Rosja z 1997 roku Stany Zjednoczone unikały dyslokacji takich stałych, dużych jednostek wojskowych w, w krajach, które przystąpiły do, do NATO po 1999 roku. To się ma zmienić. W Poznaniu obecnie stacjonuje około 200 oficerów 5. Korpusu. Po tych zmianach madryckich ma ich być ponad trzykrotnie więcej. To Oczywiście powoduje fakt, że... Wraz ze wzrostą eskalacji napięcia w relacjach NATO-Rosja, nasz kraj staje się państwem frontowym, staje się także obszarem różnego rodzaju działań poniżej progu wojny. I z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, jest to sytuacja niekorzystna. Postanowienia Szczytu Madryckiego, moim zdaniem, w żaden sposób nie powstrzymają Rosji. Jeżeli ktokolwiek uważa, że tego typu oświadczenia, deklaracja jakaś końcowa Szczytu Madryckiego, czy nowa koncepcja strategiczna NATO miałaby odstraszyć, Rosję, no to moim zdaniem jest w wielkim błędzie. Tak jak sankcje wdrażane po 2014 roku przez 8 lat kompletnie nie wpłynęły na zmianę polityki, zmianę celów geostrategicznych Rosji, tak i, zmian, tak i te sankcje, wielkie sankcje po 24 lutego bieżącego roku również nie zmieniły polityki rosyjskiej i tutaj należy być po prostu realistą. Jakie może skutki spowodować to w polityce rosyjskiej poza zmianą dokumentów doktrynalnych tego państwa? No myślę, że Rosja może zdecydować się na dyslokację taktycznej broni jądrowej na Białorusi, może wzmocnić także jednostki rakietowe w obwodzie kaliningradzkim, zwiększyć liczbę głowic jądrowych, jeżeli chodzi o tutaj broń taktyczną, taktyczną broń jądrową w, na tym obszarze, na obszarze swojej eksklawy. Także myślę, że to są takie kroki, które Rosja może podjąć. Może podjąć próby destabilizacji sytuacji na obszarze istotnym z punktu widzenia NATO. Czy to, będą, czy to byłyby kraje bałtyckie, czy to byłyby Bałkany Zachodnie, wymienione zresztą tak, tak w taki eksponowany sposób w nowej koncepcji strategicznej, czy to byłaby Mołdawia. Myślę, że to należy również zakładać. Nie przeceniałbym znaczenia przesmyku suwalskiego, chociaż oczywiście należy wziąć pod uwagę jego znaczenie z punktu widzenia sztuki operacyjnej. Natomiast, gdyby Rosja chciała połączyć, zrobić taki korytarz, um, używając takiej przenośni między Obwodem Kaliningradzkim a Republiką Białoruś, no to niewątpliwie z punktu widzenia istniejącej infrastruktury byłoby to korzystniej zrobić nie przez przesmyk Suwalski, a przez terytorium Litwy. Ale oczywiście wariantów tutaj jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli chodzi o kwestię neutralności Szwecji, Szwecja, która um, nie miała wpisanej neutralności do, do konstytucji, no to myślę, że. Warto rozwiać pewne mity, bo tam mówi się bardzo często, że Szwecja czy Finlandia prowadziły politykę neutralną. No oczywiście, że nie prowadziły żadnej polityki neutralnej, formalnie były zwyczajowo, zwłaszcza Szwecja od XIX wieku była państwem zwyczajowo neutralnym, natomiast wa warto tutaj. Przywołać ściśle tajne dokumenty ujawnione przez dziennikarzy publicznej szwedzkiej telewizji, które pokazują, że ten kraj już w 1954 roku, czyli od chwili, kiedy oficjalnie Ogłosił zasadę pozostawania, pozostawania poza sojuszami wojskowymi i nie nawiązywania z nimi żadnej współpracy, to w, od tamtego czasu, od 1954 roku, Szwecja podpisała tajną umowę z, z państwami, które w wywiadowczym żargonie nazywa się Sojuszem Pięciorga Oczu. Czyli mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, o Wielkiej Brytanii, o Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. I cóż te dokumenty nam mówią? Mówią, że już Szwecja od 1954 roku zobowiązała się do Tajnej wymiany informacji między z tymi, z tymi państwami, i okazuje się, że Szwecja przez całe lata podsłuchiwała na Bałtyku Rosjan, przekazywała te dane Amerykanom, i, i zwłaszcza tutaj warto, warto podkreślić, że Szwedzki Urząd Radiowej Obrony Narodowej, FRA, który bardzo ściśle współpracował z Agencją Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, z NSA, odpowiedzialnością. Za zbieranie właśnie danych elektronicznych, prawda? Więc tutaj mówienie o tym, że Szwecja była jakimś krajem neutralnym i absolutnie nie miała nic wspólnego z polityką Stanów Zjednoczonych, jest absolutnie jest absurdem, prawda? Mamy do czynienia tak naprawdę tylko z nazwaniem pewnych rzeczy po imieniu. Mamy do czynienia z zaostrzającym się konfliktem hegemonicznym na świecie, z kształtowaniem się nowego ładu międzynarodowego, z rozpaczliwą próbą obrony liberalnej hegemonii przez Stany Zjednoczone i jednocześnie wywieraniem nacisku na wszystkie państwa, które formalnie pozostają neutralne, a bo jak wiemy, w, w konflikcie hegemonicznym pozostawanie w 100% neutralnym jest bardzo trudne, ponieważ te naciski pojawiają się z każdej możliwej z każdej Każdej możliwej strony. I to nie dziwi. Nie dziwi, że Stany Zjednoczone tutaj doprowadziły do, do, do włączenia w, w swoje plany rozszerzenia NATO Szwecji i Finlandii. Warto także zauważyć, że Stany Zjednoczone konsekwentnie porzucają swoich kurdyjskich sojuszników. To też charakterystyczny proces już, proces już od kilku lat. Myślę, że wielkim wygranym szczytu NATO w Madrycie jest Republika Turecka, która prezentuje niezwykle realistyczną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, potrafi wygrywać różne cele i mniejsze i większe dla swoich celów geostrategicznych, poszerzania swojego pola geopolitycznego i niewątpliwie to moim zdaniem Turcja obok Stanów Zjednoczonych jest tym największym wygranym tego, tego szczytu natowskiego. Na zakończenie niech będzie mi jeszcze wolno powiedzieć kilka słów na temat państwa polskiego w Całej tej nowej, nowej, starej układance geostrategicznej. Myślę, że sposób myślenia części polskich elit, czy też elit pookrągostołowych, tego pookrągostołowego establishmentu w Polsce, a także sposób myślenia establishmentu amerykańskiego, świetnie obrazuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Pierwsza strona, strona tytułowa Gazety Wyborczej, gdzie tłustym drukiem jest napisane: USA będą bronić Europy. Z Polski. Myślę, że to świetna kwintesencja tego szczytu madryckiego to Polska ma być zderzakiem głównym, zderzakiem strategicznym NATO, czyli Stanów Zjednoczonych tak naprawdę. Wiemy doskonale, że Stanom Zjednoczonym chodzi o obronę dotychczasowego ładu międzynarodowego, który opierał się na hegemonii liberalnej Stanów Zjednoczonych, i to Polska ma być tym głównym zderzakiem strategicznym, a terytorium państwa polskiego ma być głównym obszarem potencjalnej konfrontacji między NATO. A Rosją. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest to absolutnie wizja katastroficzna. Dziękuję Państwu za uwagę.